Bunkry w Konewce. Kompleks hitlerowskich bunkrów powstały w czasie II wojny światowej obejmuje bunkier kolejowy oraz towarzyszące mu bunkry pomocnicze, połączone siatką podziemnych korytarzy. Zatopiony przez wycofujących się Niemców przez lata budził spekulacje na temat rzekomo ukrytych w nim skarbów, włącznie z zaginioną bursztynową komnatą. Dziś jest dostępną do zwiedzania atrakcją turystyczną. Ta trasa turystyczna w obecnej formie jest dostępna dla zwiedzających od 2005 roku. Chodźmy więc zobaczyć, co kryje się w tych tajemniczych bunkrach. I nie tylko w bunkrach, bo jak widać przed nami, jest tutaj również otwarta ekspozycja militarnych pojazdów. Widoczny przed nami schron kolejowy ma 380 metrów długości i przekrój ostrołuku. Wewnątrz na całej długości ciągnie się półkolista nawa z torowiskiem kolejowym. Wybierając się na zwiedzanie bunkra w upalny letni dzień, warto pamiętać o tym, że temperatura tam w środku wynosi tylko 12 stopni, więc dobrze jest wziąć ze sobą jakąś cieplejszą bluzę. Stała ekspozycja w bunkrach obejmuje ponad 2000 eksponatów. Są wśród nich dokumenty i fotografie z czasów II wojny światowej, elementy wyposażenia i ekwipunku żołnierzy, urządzenia radiolokacyjne, radiostacje, amunicja, broń różnego kalibru oraz działa i armaty. Obiekt ten jednak nie został wykorzystany jako stanowisko dowodzenia w czasie ataku na Związek Radziecki. Hitler wraz ze sztabem generalnym kierowali kampanią rosyjską ze schronów w rejonie Kętrzyna w Prusach. W późniejszym okresie wojny, jako że schrony te były zbyt odległe od pola walki, utraciły one status stanowiska dowodzenia. Schron w Konewce pełnił rolę składu amunicji. Na trasie zwiedzania ulokowanych jest wiele dodatkowych pomieszczeń, pełniących w czasie II wojny światowej rolę hydroforni, kotłowni, elektrowni i zbiornika paliwa chłodnicy wody. Z kompleksu technicznego można przejść specjalnym kanałem podziemnym do właściwego schronu kolejowego, w którym zgromadzono większość ekspozycji. A to jest Pinia, nasza mała księżniczka, która fascynuje się krainą lodu, jak widać na załączonym obrazku, jako fanka Elzy i Anny z ciekawością obejrzała militarne skarby. Obecnie w związku z szalejącą pandemią i wytycznymi w sprawie COVID-19 w bunkrze obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy, więc zabierzcie ze sobą maseczkę. Maseczki można też kupić w kiosku z pamiątkami. Aha, i jeszcze jedna istotna informacja. Płatności w kiosku tylko w gotówce.